proszę Państwa, wzrastało, będzie wszystko, będzie wzrastało. I chcemy wykorzystać do tego zarówno czynniki administracyjne. Będzie, będzie tu wzrastało. Będzie wiatrem, przecież wiało. Jeszcze, 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 jeszcze jest za wcześnie. Na Michnika jest za wcześnie, bo jeszcze w buwie nic się nie zaczyna. O, u diabła jest zła mina. Obudź się, szata diabeł dwa. Zmuszający do podwyżki płacy. I to jest jedna sprawa. Ale z drugiej strony jest także i to, że wyższa cena pracy powoduje, że opłaca się to, co jest istotą rozwoju. Bez czego rozwoju być nie może. To znaczy mamy wtedy postęp w sferze organizacyjnej przedsiębiorstw i sferze technologicznej, bo jeżeli płaca jest tania, to taki postęp po prostu nie następuje. A dlatego nie następuje? Bo się opłaca. A przedsiębiorca się kieruje tym, co się opłaca, a co się nie opłaca. Jeżeli praca jest droższa, to wtedy, powtarzam, opłaca się inwestować. Dzisiaj na kontach przedsiębiorstw leży wielka suma, nie wiem dokładnie, ile ona w tym momencie wynosi, na pewno więcej niż 250 miliardów złotych. Te pieniądze muszą być inwestowane. Musimy doprowadzić do tego, żeby polska gospodarka pod tym względem się rozwijała, bo to jest po prostu warunek naszego rozwoju w każdej sytuacji. A w szczególności wtedy, kiedy w Polsce już dzisiaj w bardzo wielu miejscach brak rąk do pracy. Nie ma ludzi do pracy. To Państwo doskonale wiedzą. Więc to jest mechanizm, który z jednej strony poprawia sytuację życiową ludzi, a z drugiej strony prowadzi też do rozwoju. Rąk do pracy dzisiaj brak. Kiedy człowiek stary wrak myśli o tym, żeby przekazać swoje przedsiębiorstwo swoim dzieciom, czy nawet wnukom. Mówię tu o ludziach starszych. Każdy musi myśleć o tym, żeby w jego przedsiębiorstwie dokonywany był postęp. I my ten postęp chcemy w ten sposób stymulować. I to jest potrzebne. I tu dwie rzeczy się łączą. Łączą się sprawy związane z losem zwykłego człowieka, wzrostem jego dochodów, wzrostem jego możliwości finansowych i jednocześnie jest to powiązane z mechanizmami wzrostu gospodarczego opartego o technologię i o lepszą niż w tej chwili organizację. To jest, można powiedzieć, taka machina rozwojowa. Musi być oczywiście wsparta także tym, co w tej chwili w Polsce, w polskich warunkach musi robić państwo. Otóż w Polsce nie ma kapitału tak wielkiego, żeby podejmować ogromne inwestycje. Może to być co najwyżej na zasadzie kapitału mieszanego, państwowego i prywatnego. Natomiast jeżeli na przykład my w Polsce potrzebujemy wielkiego centrum komunikacyjnego, wielkiego portu komunikacyjnego, który chcemy wybudować. Już pierwsze decyzje w tej sprawie zostały podjęte, ta sprawa ruszyła, to jest poza możliwościami naszego kapitału, nawet tego największego. I dlatego w to angażuje się państwo. I dlatego państwo angażuje się w wiele innych przedsięwzięć gospodarczych. Po prostu dlatego, że to jest jedyna możliwość. I to jest stosowane na całym świecie, we wszystkich państwach rozwiniętych. Ci, którzy się temu przeciwstawiają, którzy przypisują nam jakieś tendencje socjalistyczne, czy choćby etatystyczne, czyli dążenie do upaństwowienia, chociaż nie związane z socjalizmem, to proszę Państwa ludzie, którzy świadomie mówią nieprawdę albo po prostu nie wiedzą, o czym mówią. My chcemy uprawiać i będziemy uprawiać racjonalną politykę gospodarczą, politykę rozwoju. I to też jest, Szanowni Państwo, stawka tych wyborów. Czy taka polityka, czy powrót do polityki, gdzie w gruncie rzeczy na każde pytanie odnoszące się do jakiegoś przedsiębiorstwa, czy jakiegoś przedsięwzięcia odpowiedziało się tylko jedno, prywatyzacja. A ta prywatyzacja bardzo często następowała na
zasadach patologicznych, bardzo często następowała na takich zasadach, że się kupowało nie tyle przedsiębiorstwo, to rynek, to przedsiębiorstwo się likwidowało, żeby przejąć możliwość sprzedaży towarów, które przedtem to przedsiębiorstwo produkowało, albo też dokonywało się różnego rodzaju innych niedobrych posunięć, niedobrych z punktu widzenia naszej gospodarki. My w żadnym wypadku nie zgadzamy się na to, na co zgadzają się nasi przeciwnicy, żeby Polska była takim półkolonialnym krajem taniej siły roboczej. Odrzucamy tą koncepcję. I to jest, jeszcze raz to podkreślę, kolejna stawka, bardzo, bardzo ważna stawka tych wyborów. Wreszcie, proszę Państwa, stawką tych wyborów jest także to wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem naszego kraju, z jego statusem międzynarodowym. Jeżeli mieliśmy być państwem taniej siły roboczej, to można powiedzieć, że to implikowało także inne elementy naszego statusu. Statusu, tania, siła robocza, ale klientystycznego. Statusu państwa. On dopiera się dokrocza. W tym wypadku przede wszystkim jednego państwa. Siła. My chcemy mieć z Niemcami dobre stosunki, ale nie na zasadzie bycia klientem. My chcemy i jesteśmy dzisiaj państwem w pełni suwerennym, jesteśmy podmiotowi w polityce międzynarodowej. Właśnie, bo oni będą produkować, a my będziemy kupować. Aha. A już tam. Obudź się, cyganko ma, niech przepadnie twoja twarz, bo ty nie. Przypomnę, że nasi poprzednicy ją zwijali, a po drugie poprzez umacnianie naszych sojuszów. I tu wielkim sukcesem jest doprowadzenie do tego, że Polska jest dzisiaj pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Byliśmy do niedawna członkiem drugiej kategorii, państwem, w którym nie mogły stacjonować obce wojska, czyli wojska Paktu Północnoatlantyckiego, w tym w szczególności wojska amerykańskie. Dzisiaj stacjonują i to trwale. Wygraliśmy to. Wygraliśmy tą batalię. No może i tak, może i tak. Batalia z Rosją. Obecność wojsk amerykańskich. Nawet może i tak, proszę Państwa. 500 lat po Lutrze, 10 nowych test puka do drzwi kościołów. Jakie to ciekawe, jakie to interesujące. Ostatni apel, pisząc o tych wszystkich odstępstwach i zwiedzeniach, chcemy ostrzec Cię przed Kościołem katolickim, jako systemem, który za tym stoi. Wskazujemy na błędy w oparciu o to, co mówi Słowo Boże, ale nie osądzamy i nie krytykujemy to katolik. Nie krytykujemy, czy katolik. Obudź się, Polsko. Bezpieczeństwa Polski, tam to niebezpieczeństwo bardzo, nie popadnie kłamstwa w ruchach, bo ty jesteś. Co można uznać, to na to uczynił rząd, oczywiście za tym rządem stoi Prawo i Sprawiedliwość, za naprawdę bardzo wielki sukces. Bo wielu Polaków nie zdawało sobie sprawy z tego, jaki jest nasz rzeczywisty status w tym poprzednim okresie. Po przyjęciu Polski... Obudź się, cyganko ma. Nie, nie, wcześniej to nie wejdziesz. Dzisiaj ten status się radykalnie zmienił. Jeszcze raz powtarzam, to jest naprawdę bardzo ważne. No przy okazji załatwiamy inne sprawy, jak choćby sprawa WIS. To jest w tej chwili już na... Obudź się, cyganko ma. Niech przepadnie twoja twarz, bo ty jesteś, moherowa. Bo ty jesteś cień łask, kiedy w Polsce wielki wrzask. Och, nie bój się, moja ty. Naprawdę tu.
Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Także proszę Państwa, Kaczyński gada i gada i gada i gada i gada. Kaczyński gada i gada i gada i gada. Także przesyłamy Państwu buziaczki. To będzie kontynuowane. Gdy on gada i gada i gada i gada. Ja sam byłem kiedyś premierem i sam byłem człowiekiem. Radio Conchita. Tok FM Euro. Conchita. Barbie Baby Langström Extra. Mimo to, że pracują chudy szkła, choćby na tym terenie, że pracują azoty, które potrzebują gazu. Radio. Radio Conchita. I nikt nikogo się tu o nic gazu, nie pyta. Rosja nam sprzedaje nieproporcjonalnie wysokie. Otóż Rosja. Zdołaliśmy wyjść. I to jest naprawdę też nasz ogromny sukces. Brawo. Och, Kaczyński. Tutaj rządzi. Możemy kontynuować. Och, Kaczyński. Tutaj nie, rządzi. Ale naprawdę pełne sukcesów, ważnych sukcesów w czterolecie, które zmieniło kształt polityki polskiej. No Kaczyński ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. To trzeba przyznać, bo za każdym razem gdzie indziej i za każdym razem co innego. A Polacy o tej Ameryce tutaj na centralnym się ustawili. Już przez szybkę patrzą się na tej Ameryce, na Amerykę się patrzą, a tu siedzi babka, przysnęła, przychodzi zielona ochrona, zielony. Czy ma pani bilet? No to ona powiedziała, że nie ma tego biletu. To proszę stąd wyjść. I ona się wystraszyła, ta babka, wstała, spojrzała się na nich, czy oni ją będą bić, ci zubrzyccy, zieloni, czy będą strzelać, czy co, bo to tak jak hitlerowcy, wiesz, te mordy okropne. No i poszła, poszła, a tam siedzenia wolne, siedzenia pełno. Jacy to, jakie to typy durne są. Niesamowicie. Bo są dobre sondaże, choćby dzisiaj słyszałem takie dwa. Jakie durne to typy. To nie sondaże zwyciężają w wyborach. Sondaże ani nie wygrywają, ani nie przegrywają wyborów. Przy urnach się wygrywa albo przegrywa wybory. I dlatego to nasze ostatnie zadanie. Ten ostatni tydzień, ostatnie 5 dni w gruncie rzeczy kampanii. Och, Ameryko ma, niech przepadnie miara twa. Och, Ameryko, och, Ameryko, pyś na świecie. Och, Ameryko, o, moja. Od jednego głosu może zależeć to, czy w tym okręgu wyborczym będziemy mieli więcej posłów niż w poprzednich wyborach. Pamiętajcie Państwo, lewica nie uczestniczyła w podziale głosów, tym mniej. Od tysiąca głosów może zależeć to, kto w Polsce te wybory efektywnie wygrał, bo my przecież, żeby efektywnie wygrać, musimy mieć bezwzględną większość. Oczywiście niezwykle ważne są także wybory do Senatu. I tutaj też trzeba na to kłaść wielki nacisk. I dlatego, proszę Państwa, proszę o to, żeby w tych ostatnich dniach traktować wynik jako coś, o co walczymy w dalszym ciągu i przekonywać, przekonywać i jeszcze raz przekonywać naszych zwolenników. Idźcie do wyborów. Nie uważajcie, że coś jest rozstrzygnięte. Idźcie i głosujcie. Głosujcie koniecznie. Nawet jeżeli będzie szpetna pogoda, nawet jeżeli będzie piękne i warto by gdzieś pojechać, to i tak głosujcie. Jak już chcecie jechać, to najpierw gotujcie, a później jedźcie. Pracujcie do ostatniej chwili. Proszę Państwa, do północy 11, czyli w piątek. Najbliższy piątek. Bo jeszcze raz powtarzam, każdy głos jest ważny. Każdy namówiony do głosowania to jest sukces. Bo każdy może być decydujący. I o to bardzo proszę. I proszę jeszcze na sam koniec o jedno. Żebyśmy powiedzieli wspólnie i to głośno jedno słowo. To ja też powiem. Zwyciężymy.
Panie prezesie, dziękujemy serdecznie za te słowa. Mamy wszyscy chyba tą świadomość, że stawka tych wyborów jest ogromna, że te rozstrzygnięcia, które nastąpią niebawem, zdecydują o tym, czy ten status Polski w polityce międzynarodowej będzie utrzymany, czy ta perspektywa rozwoju, czy obronimy naszą kulturę, naszą tradycję, to wszystko rozstrzygnie się w najbliższych wyborach. Dlatego musimy pójść, zagłosować, musimy wybrać ludzi najlepszych. Liderem listy, liderem naszej drużyny na Podkarpaciu jest człowiek, którego znam, mam przyjemność znać od wielu lat. Człowiek, którego jeśli miałbym określić jednym słowem, to tym słowem byłaby pracowitość. Człowiek, który wie, jak ciężko pracować. Jestem przekonany, że będzie pracował ciężko dla Polski w parlamencie. Zapraszam na scenę lidera listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 23, Krzysztofa Sobolewskiego. Szanowny panie prezesie, panowie marszałkowie, panie wojewodo, drodzy przyjaciele Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu, szanowni państwo, przyjaciele, których większość z państwa znam osobiście, większość zna mnie czasami z dokumentów, które wysyłam jako pełnomocnik wyborczy. Panie prezesie, tak żeby przypomnieć historycznie, to dobra zmiana zaczęła się na Podkarpaciu. W 2014 roku twórcy, w 13, to już mnie sensu może poprawia, twórcy dobrej zmiany, początków dobrej zmiany na Podkarpaciu siedzą tutaj. Pan marszałek Kuchciński, pan marszałek Ortyl, Stanisław. Wtedy na Podkarpaciu zbudowany został obóz Zjednoczonej Prawicy, który pokazał, że po pierwsze, wygrane wybory w 2014 roku samorządowe i objęcie władzy przez Zjednoczoną Prawicę na Podkarpaciu. I wtedy poszedł sygnał do Polski, że Zjednoczona Prawica może rządzić tak, żeby wszyscy odczuli, że te rządy są dla ludzi, a nie tylko dla elity. Czyli ten zrównoważony rozwój. A wracając jeszcze bardziej historycznie, to przypominam, że pochodząca z Podkarpacia pani minister świętej pamięci Grażyna Gęsicka zapoczątkowała, tu współpracownikiem pani minister był pan marszałek Władysław Ortyl, zapoczątkowała, stworzyła program Polski Wschodni. Szanowni państwo, w tym programie Polski Wschodni w 2006 roku Podkarpacie miało szansę uzyskać kilka miliardów złotych. Kilka miliardów złotych. Podkarpacie. Wychodził z założenia, że gdy masz dziurawe gacie, oj, trochę wiochy nam potrzeba. Małopolska miały szansę w końcu poczuć, że mają. Potem Podkarpacie by chcieli zamienić w Amerykę. Dworzec centralny by chcieli zamienić w Amerykę. Marzą o Amerykę. Po co? Po co? Niech to będzie misjonarz. Niech to będzie misjonarka. Niech głoszą Słowo Boże. Niech to będzie pionier. Niech to będzie pionierka. Pani komisarz, znana wszystkim pani Alejaja Bieńkowska, wykreśliła z programu. Ale jaja. Projekty na kwotę 6 miliardów 700 milionów złotych. Dotyczyły te projekty między innymi Wielnika Kąty Myscowa, między innymi pieniądze na S-19 w Jakarpatię. Dotyczyło kilku innych projektów, które gdyby wtedy te pieniądze zostały zagospodarowane i przeznaczone, Podkarpacie dzisiaj byłoby jakieś 5 do 10 lat dalej niż jest w tej chwili w rozwoju. Dlaczego o tym wspominam, szanowni państwo? To już pan prezes wspomniał o mobilizacji, o tym, że musimy przez te następne 5 dni mobilizować wszystkich na Podkarpaciu. Ja znam Podkarpacie. Wiem, jak głosuje, jak wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Ale
szanowni państwo, to nie jest tak, że mamy sondaże na poziomie 60%, 70% i już wygraliśmy. Nie, nic nie wygraliśmy. Jesteśmy dopiero na tym etapie, że trzeba każdego zachęcać, żeby poszedł oddać głos. Przypominam, że 4 lata temu, w 2015 roku, jeden z naszych konkurencyjnych komitetów wyborczych nie zdobył mandatu na Podkarpaciu, tylko dlatego, że zabrakło mu 35 głosów. W tym okręgu, okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim. Mamy 90 gmin, 35 głosów zabrakło. To łatwo sobie policzyć, ile na jedną gminę średnio głosów trzeba. Nawet nie pół. I wracając jeszcze raz do historii i do pani minister, świętej pamięci pani minister Grażyny Gęsickiej i panie prezesie, na Podkarpaciu dobra zmiana, to też zapoczątkowana została, oczywiście przez osobę, bez której tej dobrej zmiany i prawa sprawiedliwości by nie było, czyli przez świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku konferencja w Łańcucie i pierwszy projekt tak zwanej drogi czterech państw. Tutaj siedzi orędownik i walczak o tą drogę Tomasz Poręba, który walczy w Parlamencie Europejskim, walczył przez ostatnie kilka lat. Wtedy zaczęło się od czterech państw. Znowu przypominam, było w projekcie regionalnego programu operacyjnego prawie chyba 1,5 miliarda złotych na tą drogę, wykreślone przez panią komisarz Mieńkowską. Ale teraz, odkąd Prawo i Sprawiedliwość rządzi na Podkarpaciu, a w 2015 roku objęło władzę w kraju, pokazaliśmy, że można współpracować i można takie projekty, gdzie wcześniej mówiono, że nic się nie da, nie da się, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy na to, pieniędzy nie ma i nie będzie, że się da wszystko. Tylko trzeba umieć współpracować, trzeba umieć zarządzać finansami publicznymi, a Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu pokazało, że można. Współpraca między samorządem województwa, tu siedzącym marszałkiem Artylem, a rządem jest chyba prawie doskonała. Prawie. Zawsze można coś poprawić, ale prawie doskonała. I czym to, szanowni państwo, skutkuje? Tym na przykład, patrzę tutaj na ministra Webera. Szanowni państwo, 2006 roku, wiecie państwo, ile było zamówień w Stalowej Woli, Huta, ile ma zamówień rządowych na kwotę 6 miliardów złotych. Od 2016 roku można. Patrzę, tutaj siedzi, jest mój, może mogę to tak ująć, przyjaciel Joachim Brudziński, który, dzięki któremu na przykład można było zlecić wykonanie Black Hawków w Mielcu. Podobnie jak kiedyś Dawid, że się aż ten Saul wściekł, Dawid tańczył. Tańczył z radości. No, Dawid królem Izraela, Dawid i cały dwór jego tańczył radośnie. Natomiast Saul wziął dzidę i rzucił z góry prosto w Dawida. Chciał go zabić niecelnie. No niestety, Dawid bardzo kochał Jahwę. Dawid bardzo kochał Jahwę. I został potem następcą Saula, natomiast Saula Jahwę odrzucił. Saul był bardzo wściekły i pałał nienawiścią w dalszym ciągu do Dawida. Saul ze wściekłości poszedł nawet, udał się w podróż do wróżki z En-Dor. No i ta wróżka mu powiedziała, że to ty jesteś ten Saul, król, którego odrzucił Jahwę, bo jesteś zły i wkrótce umrzesz, zginiesz, śmierć. Tak ta wróżka z En-Dor wywróżyła, no nie byłaby to wróżka. My to wiemy z góry, że wróżka zawsze jest pod
wpływem szatana, pod wpływem duchów szatana i dlatego też nasi bracia, świadkowie Boży, nie idą do żadnej wróżki, ani cygance na wiatraczny pod uniwersamem nie wyciągają ręki, nie dadzą ręki do powróżenia, bo tam nie jedna katoliczka jak przechodzi, to daje rękę, ja to widzę. Już na 25 lat to temu widziałam też, bo one modlą się pod figurą diabła, mają za skórą, w nic wcale nie wierzą, robią co im się podoba. Drugie przykazanie w ogóle wyrzucili, to wiesz, uprawiają bałwochwalstwo, w duchy wierzą, straszne rzeczy. A Jahwe tego zabronił i do wróżki Endor nie wolno było chodzić, a król Saul poszedł. No i dlatego już samego siebie całkowicie przekreślił. Także bądźmy tu razem w kontakcie z Biblii, to wiemy, z Biblii, no przecież te apokryfy, ludzkie pisma są nic nie warte, bo są one wszystkie szatańskie. Biblia nie uczy, że Jezus Chrystus poszedł do jakiejś duchowości po śmierci, tylko poszedł do piekła, gdzie nie ma świadomości, gdzie nie ma zamysłów, gdzie nie ma poznania, gdzie nie ma mądrości. Księga Kaznodziei Salomony, 9 rozdział, wersety 5 i 10. Na co natknie twoja ręka, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani zamysłów, ani działania, ani mądrości. To więc tam, gdzie poszedł Jezus Chrystus, to piekło biblijne, jako hebrajskie słowo Szeol i greckie słowo Hades, to dla Żyda stan niebytu, stan nieświadomości, a dopiero potem, jeszcze nawet nie byli katolicy, przejęli od Platona dualizm platonistyczny, że tam po śmierci jest jeszcze lepsze życie jak tu, a ty jesteś tylko cieniem rzeczy przyszłych. Także niepotrzebni przejęli to w 325 roku całe mnóstwo nauk, które się Bogu nie podobają, Trójca, piekło, czyściec, proszę Państwa, bzdury różne. No i 25 grudnia to potem kult Słońca wszedł w 325 roku, bo Konstantyn Wielki wierzył w Słońca, a nie w żadnego Boga, a na łożu śmierci dopiero się nawrócił. I to masz sobór w Nicei, tak, ciekawy. Paweł Szefernaka wspomniał, z czym się, szanowni Państwo, kojarzyła Wolska Powiatowa przed 2015 rokiem. Kojarzyła się, to pani profesor Henkiewicz potwierdził, zawsze o tym mówi, ubóstwo miało twarz dziecka. Dziecka, które mieszkało w mniejszych miejscowościach na wsiach na Podkarpaciu, szanowni Państwo, to też było bardzo widoczne. Ale jeszcze z jedną rzeczą się kojarzyło. Zeszytem. Tylko że zeszyt nie służył do tego, czego powinien był służyć dzieciom, tylko służył w sklepach do tego, żeby pisać, kto co przychodzi kupić na kreskę. Ale to nie było to, co zazwyczaj tam... Szkoda tego Wiesia. Naprawdę. Wspaniały człowiek. To jest najlepszy przyjaciel Stasia Stanisławiaka. No naprawdę, szkoda tego Wiesia, no już nic nie będę mówić. Na kanapkę dla tych dzieci, żeby rodzice mieli, bo nie mieli za co. Po 2015 roku ten zeszyt nabrał swojego właściwego znaczenia. Wróciło do niego to właściwe znaczenie, czyli służy teraz tylko i wyłącznie dzieciom w szkole, do nauki. I to jest, szanowni Państwo, taki symbol tego, jakie zmiany i co stało się na Podkarpaciu przez te ostatnie 4 lata. Mógłbym wymieniać długo, dużo rzeczy, szanowni Państwo, bo jest bardzo dużo rzeczy, które zostały zrobione na Podkarpaciu. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Tutaj oczywiście nikt nie jest idealny i myśmy nie zrobili wszystkiego, co chcieliśmy zrobić. Ale to są te nowe wyzwania. To jest to, z czym chcemy iść w następne lata. Chcemy, żeby mieć łatwiejsze połączenie czy ze stolicą, z Warszawą, czy z centralnym portem komunikacyjnym za chwileczkę, gdzie Rzeszów jest brany jako jeden z punktów z tak zwanych szprych, które łączyć mają, schodzić się w centralnym porcie komunikacyjnym. Lotnisko w Rzeszowie, dworzec kolejowy, później ma to być wydłużone w kierunku Zagórza, czyli włączone całe południowe Podkarpacie też. Także, szanowni Państwo, przed nami mnóstwo wyzwań, ale warunek jest jeden.
że 13 października nie będziemy spali, nie zaśniemy, bo sondaże nas uśpią. Kto to jest ten człowiek w okularach? Czy to nie jest ten Wiesio wspaniały, który po prostu powiększa albo zmniejsza, czy poszerza gały? On wielkość swoją często zmienia. Nawet potrafi przybrać twarz jelenia. Ale z myłki robi świetne. Pikny. Też odpowiednio będzie rozliczał z wyniku. Natomiast, żebyście Państwo wiedzieli, że w 2015 zagłosowało więcej osób niż w 2019, pomimo świetnego wyniku w Parlamencie Europejskim. Co to oznacza? Że jednak jeszcze nie wszyscy poszli na wybory w 2019 roku, pomimo świetnego wyniku do Parlamentu Europejskiego. Rezerwa jest około 1000 do 1200 osób na powiatach. Przynajmniej tak z moich pobieżnych wyliczeń wynikało. Co to oznacza, Szanowni Państwo, to co Pan prezes wspomniał? 1000 głosów może zdecydować o tym, kto będzie rządził w Polsce po 13 października. I żeby to się nie okazało, że te 1000 głosów zabraknie na Podkarpaciu. Dziękujemy bardzo Wiesławowi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przepiękne zdjęcia. Tutaj jest ta tęcza. Są te kolory wszystkie, które przeniesione zostały z placu Zbawiciela, gdzie ja tam mieszkam blisko, gdzie ja tam idę do tego domu, idę i dojść nie mogę. A to tu przysiądę na ławce, a tu przyjrzę się kawce. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy. Ja mówię, Boże, Boże, czekam na tego męża, w końcu doczekam się węża. Wyjdzie mi z dziury jak i wąż, starodawny szatan i diabeł. I ja wtedy zemdleję i umrę. I co będzie wtedy na świecie? Nie wiem, czy wy wiecie. Idę. On idzie, tak. On mówi, że idę. Idzie do tego domu. O 4 rano. Ja tam czekam. Ten mój mąż się w ogóle nie pojawia. Ja mówię, co to się dzieje na świecie? Czy wy w ogóle o tym wiecie? Dzwonię tam na pogotowie, co się pogotowiem w warszawskim zowie. Mówią, że we Włocławku szpitale pozamykane. Oj, pochowali już siostrę Hanę. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy. Przepraszam bardzo, gdzie ja mam tego męża ujrzeć? Czy wtedy, kiedy będę leżała w trumnie, to dopiero wtedy będę mogła tego męża ujrzeć? Ale żarty, arerety, pochłonęłabym kotlety. Dzisiaj Michnik w buwie gada. Czekolada. Kaczka złota w galarecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Jest pod Karpaciem, to wiemy. Ale teraz trzeba to jeszcze pokazać. Szanowni Państwo, jedziemy dalej po zwycięstwo, ale 120 godzin przed nami ciężkiej jeszcze walki o to. Dziękuję serdecznie. To była relacja z Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie, a minęła godzina 18:31. Ha, 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 ha.